Cześć, z tej strony Zaku, witam bardzo serdecznie w 14 odsłonie Snajpera Ghost Warrior 3. Życzę miłej zabawy, zapraszam do oglądania. Czas zobaczyć, co mamy za misję. Pan burmistrz Michael Klosowicz prowadzi interesy z separatystami i stowarzyszeniem S-23. Przechwala się, ale to kompletny tchórz. Znajdź go i aresztuj. Zobaczmy, co uda nam się z niego wydusić. No to będziemy dusić Kloca, a co? Kloc, Klosowicz. Nawet podobne nazwy i wyrazy bliskoznaczne. Czyżby? Czyżby przypadek? Nie sądzę. Dobra, to jeszcze rzućmy okiem na skrzynkę z bronią, a raczej skrytkę. Coś nowego w broni dodatkowej. Magazynek 4000. 10 naboi więcej niby. Ciężki wybór. Tłumik to jeden jest, więc nie będziemy tu się rozwodzić nad tym. Coś nowego tutaj mamy w tych gadżetach? Nie chyba. Przyrząd ostrzegający, chociaż ich nie używam tej, tak? Coś tam może zakupimy, niech będą, zawsze na stanie jak są, lepiej się człowiek czuje. No i tyle, hakowanie, średnia bateria, inteligentny zwiad, to mamy. No dobra, to nie będziemy dłużej tutaj zajmować się tymi rzeczami. Tu są nowe karabinki Perstal 4760 i Giovanni M4 5800, ale na krótkie dystanse może być ciekawie. Także go weźmiemy pewnie. A co? Tylko celownik mechaniczny i standardowo latareczka, której i tak nie używamy. Więc nie ma sensu nawet jej kupować. Chociaż niedużo kosztuje. No nie, 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 nie będziemy kupować. O, coś z amunicji. Nowego się pokazało, nie pamiętam. Przeciwpancerny i przebija pancerz i przeszkody. Skuteczny przeciwko pojazdom. 5 sztuk da radę zrobić. Dobra. To jeszcze do warsztatu może zajrzymy. I madełko fajne. Fajna animacja. No dobra, czas zacząć misję, bo trochę się tu zabawiliśmy. Spać nie będziemy, idziemy na hardcora. Tylko misji nie mamy, nie? To jest niezły numer. Do laptopa zaglądaliśmy, a misji nie mamy. To jeszcze raz. Pana burmistrza oczywiście. I lecimy. Szczur w pułapce, John. Jest tam, gdzie trzeba. Dorwij go, ale za bardzo nie przesadzaj. A chociaż odrobinę? Musi być cały i zdrowy, a potem to ja już zadbam, żeby zaczął gadać. Złapać Klosowicza
Przesłuchać go. Dostać się do Flostowa i kryjówki S-23. Tak, wszystko rozumiem. No to jak rozumiemy, to jedziemy. Światełka oczywiście. Wyłączamy i śmigamy na czuja. Noc jednak jest bardziej atrakcyjna w tej grze niż dzień, znaczy mi się bardzo bardziej podoba. Jakieś lepsze klimaty dla mnie są w nocy w tej grze. Krzaczory zaparkujemy, bo to już niedaleko. Trzeba się rozejrzeć najpierw, zobaczyć co tam jest dookoła i w środku w sumie. Może dronika. O, uwaga, pole minowe, proszę bardzo, dron się przydaje jednak, dobrą robotę robi. Leć, droniku, leć. Ale tych bomb nasadzili jak grzybów po deszczu normalnie. No dobra, robimy jakiś zwiad chyba, co? Tutaj po tej stronie to nie za bardzo, chociaż tu jakaś górka po prawo jest, może jakby tam się wspiął. O, właśnie tutaj. Niezły punkt widokowy by był. Chociaż tam po drugiej stronie bliżej są te góry. Tam jakby wszedł w sumie od góry. Wszystkich jak na tacy by miał. Trzeba pomyśleć, zastanowić się. Może lećmy jeszcze nad samą bazę. Może się uda kogoś zaznaczyć z wrogów. Będzie łatwiej na pewno. No jest jeden. Drugi, proszę bardzo. O, tam przy ognisku. No i mamy niski poziom mocy akumulatora, ale jeszcze wroga zaznaczyliśmy, spoko. O, jest snajper u góry. Tego trzeba na samym początku zdjąć, od razu, bez żadnego zastanawiania się. Dobrą pozycję obrać i gościa zlikwidować po prostu jak najszybciej. Bo będzie nam przeszkadzał i będzie nas wykrywał cały czas. Także próbujemy. Jeszcze zobaczmy wzgórze to, po drugiej stronie, czyli po lewej, tak jak patrzymy, jako nasz gracz, nie wiem, czy to dobrze powiedziane, jako nasza postać, o, może lepiej będzie, bardziej poprawne, o, tutaj jakby się dostał, To na gościa, na tego snajpera można by splunąć. Ale się czai gość. No dobra, kilku zaznaczyliśmy. Widoczki fajne nawet, niezłe. Okej. To śmigamy, próbujemy tu wejść, co? Byle się tylko na pole minowe nie wpakować, bo będzie niewesoło. Porozrywa nas na strzępy. Ciekawe, czy da się wejść tutaj w ogóle. No ale jak świat otwarty, to świat otwarty, nie? Może tędy?
No. Nie wiadomo, którędy iść, a to zaraz bomby będą. Czy miny? O, jest tu jakieś wejście, może się uda. Dobrze by było. Powoli, powoli, ale może się uda. No, dalej, dalej. Próbujemy. Może tędy. No i jesteśmy u góry. Jeszcze kawałek. I będziemy tam nad tym snajperem. O, po grani sobie będziemy szli. No już prawie na miejscu jesteśmy, gdzie ten snajper. Jeszcze kawałek i będziemy gościa mieć na widelcu. A raczej na celowniku. Jest tam, widzę go z prawej. Kątem oka. Dobra, no i mamy gościa. Teraz tylko go zdjąć po cichu i będzie gitara. Może mandolina. Będzie ok na pewno. No co to? No nie wierzę. Miał celownik dokładnie na głowie. Czerwony był. No i widzicie jaki ból. Fajny. No to sobie pograliśmy, nie? Zdjęliśmy gościa aż miło. Dobra, na szczęście zaczynamy od miejsca nad tym snajperem. Już drugi raz chyba nie popełnię takiego błędu. No ale zaraz się okaże, bo to jak tak będzie znowu błąd, no to ja nie wiem. Się okaże, że gościa nie można zdjąć. Będzie interesująco. No teraz to ewidentnie jest nad głową, ale wtedy... Sami ocencie zresztą, napiszcie w komentarzach, jak było. Niech sprawiedliwości będzie zadość. Znowu jest na głowie. No, tym razem poszło jak należy. O, przy okazji spadliśmy. Czy nie? O, dopiero teraz, trochę spóźnione. Kitramy się, kitramy. Ciekawe, czegoś przyjdzie. Idzie tu, idzie. O, z tych pistoletów to coś słabo mi idzie. Ale jakoś daliśmy mu radę. Dobra, chyba ciałko trzeba złupić i przenieść gdzie indziej, żeby nie widzieli, że kompana stracili. Jak nie będą widzieć ciała, to nawet się nie doliczą, że któryś z nich zginął. Dobra, tu go zostawimy. Niech se chłop poleży. Idziemy szukać pana burmistrza. Nie wywołując alarmu oczywiście. Wkurzające te misje są z tymi alarmami, żeby nie wywoływać. Ale i takie muszą być. Trochę gra jest urozmaicona, a nie taka jednoliniowa. Chociaż nie wiem, jakie są oceny tej gry w sumie, szczerze mówiąc. Mnie się ona bardzo podoba. Nie wiem, który raz to mówię.
Po cichutku, pomalutku. Gościa już tam nie ma. Jeden z głowy, właściwie drugi, bez alarmu. Tego może nie, bo on na środku jest, to nie będziemy go zdejmować. Alarm uruchomi, jeszcze i będzie jazda. Szkoda trzeci raz zaczynać. No dobra, burmistrz się nie kąpie, na klopie nie siedzi. Prysznic jest w ogóle? Jest prysznic, wanny nie widać, ale prysznic jest. Myślałem, że się nie myje burmistrz. No dobra, tu go nie ma, to gdzie on będzie? W tym budynku. Banieczka. No dawaj, dawaj, chodź, chodź po... Idzie, idzie, idzie. No ładnie. Ale nie wiem, czy się alarm nie włączył, ale chyba nie. Na razie gramy dalej. Zaraz mi się tłumik rozwali. Będzie wesoło. A dwóch do mnie jeszcze śmiga. Tu śmiało. Kurczę, kuloodporny. Jaki beznadziejny ten pistolet. Nie mam tłumika. No, na bezczelnego tu chciał mnie zabić, ale się nie udało, no. Piękny strzał. Co to był za strzał? One shot, one kill. Dziękujemy, pozamiatane. Proszę bardzo. Two shot, two kill. Two shot, two kills chyba, nie? Powinno się powiedzieć. Dobra, połupimy jakieś ciała. Klucz mamy znaleźć. Nie, znaleźliśmy. Wykonane zadanie. Także jest ok. Idziemy teraz po pana burmistrza. Jeszcze tego złupimy. Nie, coś mi się mylą klawisze. Jakoś odruchowo, nie wiem. Uruchamiam tego drona. Bierzemy po kawę porządną. Najwyżej mu łeb rozwalimy, a co? To tylko gra. No, panie burmistrzu, gdzie ty jesteś, cwaniaku?
Jeszcze to złupimy przy okazji. Po drodze do pana burmistrza. No i znaleźliśmy gościa. Teraz trzeba go przesłuchać. Dobra, małe spięcie. Bo inaczej pewnie ciekawe, czy byśmy drzwi otworzyli bez tego. Już gość klęczy. A, jest i nasza koleżanka. Co ja tu robię? Czego wy chcecie? Daj spokój, Mikael. Przestań się skrywać. Ciągle włazisz w dupę Stowarzyszeniu 23? Czy mało ci jeszcze? Teraz powiesz nam wszystko, co wiesz. Ja niczego nie wiem. Byłem chłopcem na posyłki. Woziłem broń i amunicję. A czasami towarzystwo temu cholernemu pojebowi Wasiliskowi. To wszystko. Beznadziejny z ciebie kłamca, Klosowicz. I nie próbuj mnie wkurwiać. Może słyszałem coś o jakichś uprowadzonych amerykańskich inżynierach. Amerykańskich inżynierach? Tak, wszyscy to cywile. Naprawiali tamę czy coś w tym stylu. To wszystko, co wiem, przysięgam. Flostow? Co? Brzmi znajomo, prawda? Gdzie on jest? Nie znam nikogo o nazwisku Flostow. Dobra jest. Flostow! Doktor Siergiej! Rakel! Flostow! Rakel! Chyba nie wiem, co to za jeden! Naprawdę nie znam go! Przysięgam wam! Przestań! Pieprzony kłamca! Shine! Przestań! Już! Wiesz, że kłamie! Przysięgam wam! Ale zadyma! Nie wierzę w to, kurwa! Sam sobie, kurwa, ogarnij ten burdel! Będę czekać w pokoju obok! Tak jest. Odpocznij, kobieto. Rób sobie, co tylko chcesz. Ale trzymaj krótko swoją sukę na smyczy. Zacznij mówić wszystko, co wiesz o Stowarzyszeniu 23. Inaczej zaraz po nią pójdę. Nie. Dobra. Boisz się, łysapało, co? Proszę, wyjmij ten szajs z mojej ręki. Co to kurwa miało być? Potrzebował troszkę zachęty, żeby zacząć się rozmawiać. Nie pieprz mi tutaj o zachęcie. Dobrze, kurwa, wiesz, co zrobiłaś. Nie podziałało? Nie wolno tak traktować więźniów. Dobrze o tym wiesz. To tak nie działa, wiesz? Grupa amerykańskich inżynierów została niedaleko stąd porwana przez separatystów. Jak ich znajdziemy, trafimy też do S-23. Rozumiesz? Tak po prostu? Tak po prostu. Widzisz? I podziałało. I podziałało. Opuszczamy teren, zwijamy manatki. O, jeszcze skrzyneczkę złupimy. No i oczywiście zamknięty. Szkoda, że nie można tutaj zabierać tu samochodów innych. Przydałoby się. Nie potrzeba było na piechotę pędzić do Jeepa, czy w ogóle za teren, nie? Ale tam piesio niezły. Dobrze, że w zagrodzie. No, już końcóweczka. Tak jest. Wyszliśmy z terenu. Zdążyłeś poznać. No, nowa broń, karabin, nowy nóż. Super. Powiedz, czy porwanie grupy cywilnych inżynierów wygląda ci na jakiś ważny cel? Nie. Nie. Jeśli separatyści byli w to zamieszani, to pewnie tylko dostarczali towar. Porwanie na zamówienie. Może dla S-23. No,
Separatyści wysadzają, a nie budują. A więc co buduje S-23 poza superżołnierzami? Cholera tam wie. S-23 jest kluczem do zagadki porwanych inżynierów. Miej oczy szeroko otwarte. Chyba powoli zbliżamy się do rozwiązania. I jakimś cudem wszystko wiąże się z Robertem. Bez odbioru. No i na tym może zakończymy 14 część. To był Sniper Ghost Warrior 3. Komentował Zaku. Cześć.